Wracamy na miejsca, poproszę. Ja nie ukrywam, że ja jestem zaskoczony, bo ja zawsze jak patrzę na swoje występy, to widzę jeszcze dużo rzeczy, które mógłbym poprawić i zrobić lepiej. Ja przepraszam Państwa, że tak mówię, ale mam sztuczne zęby Arety Franklin, więc to mam nadzieję, że jestem usprawiedliwiony. Nie tylko zęby Arety Franklin, jak widzimy zresztą. Nie tylko zęby zresztą. Dobra, dzisiaj w finale było mnóstwo wspaniałych występów. Marek Mola, który rozwalił mi system totalnie, jak usłyszałem jego wykonanie Metaliki. Ada, która tak aktorsko ogarnęła Dodę i Rafał zaśpiewał jedną z moich ulubionych piosenek Michaela Boltona. To było coś kosmicznego. Ja nie sądziłem, że można tak podrobić Michaela. Naprawdę to było coś wyjątkowego i dla mnie to zaszczyt, że mogłem jakby znaleźć się w tym finale wśród tak wspaniałych moich kolegów, koleżanek. Jeżeli już mówimy o jakiejś rywalizacji, to naprawdę to było na bardzo wysokim poziomie, więc tym bardziej czuję się wyróżniony, że jury oceniło ten mój wykon. W ogóle, tak naprawdę ja się mega cieszę, że mogłem stanąć tutaj z Mateuszem w ogóle obok siebie, ramię w ramię i sobie nawzajem gratulować, bo to, że dotrwaliśmy do tego 10 odcinka i w ogóle, że znaleźliśmy się w finale, to jest już tak fajne uczucie, takie spełnienie się w tym programie, bo to też jakby dało nam taką fajny odzew, że to, co robiliśmy do tej pory, było że się po prostu podobało i że ta praca, którą żeśmy wkładali w te postaci, w te zmiany, które musieliśmy tutaj wykonywać, że gdzieś tam po prostu ludziom przypadła do gustu. No i to, że naprawdę mogliśmy dzisiaj wystąpić tutaj w tym finałowym odcinku i stanąć obok siebie i przybić sobie pionę, było naprawdę czymś niesamowitym.